Cześć wszystkim. Będziemy sobie odpalać, testować wyrzutnie od Surexa Channel Crossing. Taka skromna ta grafika, bym powiedział. Troszkę tutaj jest widać efektów, a tutaj jakby statek jakiś piracki. No nie wiem. Kod produktu SFC 8192, 19 strzałów w kalibrze 30 mm. Gramatura. I gramaturę tutaj mamy 342 gramy. Ląd mamy tylko jeden, tylko podstawę. Nie mamy żadnej rezerwy. Ogólnie nie wszystkie te produkty od Surexa, ale dużej ilości. One są całkiem niezłe. Miałem kiedyś taką wyrzutnię i to było Cloud. Od Surexa ona była. Bardzo ładne miała efekty. Bardzo ładne efekty, bardzo ładne kolory. I co najważniejsze, ten efekt się utrzymywał. Naprawdę się długo utrzymywał ten efekt. Dobra, co możemy jeszcze, jakby ktoś chciał sobie zatrzymać. Proszę bardzo. Informacje wszystkie niezbędne. I to wszystko. Jak ona tutaj... No, normalny kaliber 30. Ale co? Ciekawi mnie, ponieważ Surex... Surex... No, tutaj jest takie 27. I pocisk mniejszy, czyli wyjdzie, że będzie miał 25. Ale jeśli będzie dobrze... dobrze nabity ten pocisk, to powinien dawać radę. No, ale zobaczymy, czy będzie strzelać jak 30, czy będzie strzelać jak raczej... 25. 19 strzałów. Próbuję się doczytać, czy gdzieś jest podany kaliber. Kategoria F2, ok. Czy co? Nigdzie nie ma podanego, jaki to jest kaliber. Uwaga, pożar, tak dalej, tak dalej. Ble, 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 ble. Rok produkcji jest 2018. Surex, firma rodzinna. Surex w ogóle ładne robi pokazy. Tak na marginesie. Bardzo ładne pokazy. Byłem w Szczecinie, gdzie Surex pokazywał właśnie swój pokaz. Świetny pokaz zrobili. Naprawdę świetny. Na Pyro Magic. Pyro Magic. Niestety pandemia zatrzymała, bo chętnie bym jechał. Dobra. Przetestujemy. Zobaczymy. Może akurat będzie fajna. No to widzimy się na strzelaniu. Dobra, teraz Channel Crossing, tak? No to odpalę tego Channel Crossinga. Channel Crossing od Surexa. O, wybuchła gdzieś im na dole rakieta. Piękna kostka. Widownie mamy. Myślę, że krzyżą. Dobra, leć po nie.